Cześć, w dzisiejszym odcinku chciałbym Wam pokazać nowego Hyundai'a i30, do którego zamontowaliśmy instalację LPG. Zapraszam do oglądania. Tak jak wcześniej wspominałem, samochód jest fabrycznie nowy, jest z roku 2020, a klient przyjechał do nas aż z województwa wielkopolskiego, czyli aż 400 km. Na tą chwilę samochód ma przejechane nieco ponad 900 km, z czego my przejechaliśmy 200 km przy okazji litrażowania samochodu. Na początek chciałbym również wspomnieć o naszej gwarancji, którą oferujemy na okres 5 lat bądź 100 tysięcy km. Aby utrzymać gwarancję, trzeba serwisować samochód raz w roku bądź co 20 tysięcy przejechanych kilometrów. Klient wykupił sobie u nas ubezpieczenie na silnik. Nasza firma całkowicie przejmie na niego gwarancję producenta, jak również na elektronikę sterującą silnikiem. Wracając do omawianego Hyundai'a, pod maską znajdziemy silnik z oznaczeniem TGDI o pojemności 1,4 litra, a także mocy 140 koni mechanicznych. Jest to silnik z turbodoładowaniem oraz bezpośrednim wtryskiem benzyny. Hyundai i30 to kompaktowy samochód osobowy produkowany przez południowo-koreański koncern Hyundai Motor Company od 2007 roku. Od 2016 roku produkowana jest trzecia generacja tego modelu. Podobnie jak dwie poprzednie, zaprojektowana została w Europejskim Centrum Rozwojowym Marki w Niemczech pod kierownictwem szefa działu designu Petera Schreiera. Design pojazdu jest stonowany i nawiązuje do innych produkowanych modeli marki. Ich charakterystycznym elementem jest duża kaskadowa atrapa chłodnicy. Początkowo model występował jedynie w wersji hatchback, a na początku 2017 roku podczas targów motoryzacyjnych w Genewie została zaprezentowana wersja kombi, którą właśnie prezentujemy. We wrześniu 2018 roku pojazd przeszedł delikatną modernizację wraz z rozpoczęciem produkcji rocznika modelowego 2019. Zmieniony został przedni zderzak pojazdu, który został przeniesiony z modelu i30 Fastback. Samochód także posiada ogromny zbiornik toroidalny zamontowany w miejscu koła zapasowego. Jego pojemność wynosi 60 litrów, natomiast możemy zatankować 48 litrów gazu, a dystans, jaki możemy pokonać na pełnym zbiorniku, to około 700 km. Udało się nam również zamontować wlew gazu pod klapką wlewu benzyny w całości, bez żadnych przejściówek. Tak jak wcześniej wspominałem, litrażowaliśmy samochód na odcinku 200 km. Średnie spalanie benzyny wyniosło między 7 a 8 litrów na 100 km. Natomiast po zamontowaniu instalacji LPG średnie zużycie gazu wyniosło 7 litrów plus litr benzyny. Podsumowując, zamontowaliśmy instalację LPG do samochodu z bezpośrednim wtryskiem benzyny i turbodoładowaniem, a klient będzie się mógł cieszyć zredukowanymi kosztami eksploatacji niemal o połowę. Dziękuję Wam za poświęcony czas, a jeżeli film się podobał, zostawcie łapkę w górę. Zachęcam również do zasubskrybowania naszego kanału na YouTubie, ponieważ będą pojawiały się kolejne realizacje. A w razie pytań odsyłam Was na www.gazautomix.pl, a tam za pośrednictwem formularza możecie zadawać pytania. Na dzisiaj to wszystko, trzymajcie się, cześć!